tu Aga i Karolina z MyFitness.pl. Dzisiaj mamy dla Was hit newsy. Hit newsy. Przygotowałyśmy kilka takich najgorętszych w ostatnim czasie. Zastanawiamy się tutaj, dlaczego Ania tak niechętnie pokazuje małą Klarę. Czy jest to kwestia tego, że nie chce pokazywać wizerunku swojego dziecka? Czy może ma coś do ukrycia? Tego nie wiemy. Czekamy, aż w końcu Klara się ujawni, aż w końcu ją zobaczymy. Na razie widać było tylko kawałek jej główki. Tak, ale też było zdjęcie, gdzie Ania pokazywała, jak ćwiczy z małą Klarą. Klara próbowała chyba wykonywać te same ćwiczenia, co Ania, chociaż dobrze wiemy, że to jest jeszcze malutkie dziecko. No, ale nie było widać tam buźki. Buźki nie było widać, oczywiście, że nie było widać jak pokazuje Ania Klarę, to nie widać buźki. No ale w sumie z drugiej strony ją rozumiem, bo gdybym ja miała dziecko i byłabym sławna, to nie chciałabym, żeby moje dziecko miało taką presję tej Tak, sławy. Tym bardziej, że jakby teraz wiemy, że wszyscy szukają jakiejkolwiek sensacji. No. Idziemy dalej. Justin Bieber wrócił do Seleny Gomez! Wszyscy w ogóle tam... Fanki Justina, jedne płakały, drugie się cieszyły, wiadomo, ale jednak większość ubolewała nad ich rozstaniem. No tak, to była para idealna. To był po prostu dla wszystkich dramat. Tak, oni się rozstali. Cały czas liczyli wszyscy na to, że oni do siebie wrócą, no ale minął jeden rok, drugi, trzeci. Nikt się tego nie spodziewał po prostu. Dokładnie, tym bardziej, że ona przez 10 miesięcy była związana z piosenkarzem z The Weeknd, podobno związek kwitł. Tam już wszyscy planowali i wróżyli ślub. Rodzina, dzieci. Wszystko, a tu się okazuje, że po 10 miesiącach, bum. Justin się wyszalał. Że... Jednak Selena to było chyba to coś. Justin spotykał się z wieloma modelkami, spotykał się z Sofią Richie, która teraz podbija Instagram i jest po prostu jest jedną z topowych it girls na Instagramie. Mm. Podobno spotykał się też z Kourtney Kardashian. Podobno, ale nie podobno. Ma dowodów, nie? Wiesz co, dowody, nie wiem czy to był dowód, ale gdzieś w sieci kiedyś pojawiło się zdjęcie, że oni razem byli w kinie. Nie wiadomo, czy jakby byli, bo są znajomymi, czy byli właśnie, dlatego, że... Tak w tej branży raczej... Tak, każdy każdego zna, ale no. Z drugiej strony, czy naprawdę Justin chciałby się spotykać z kobietą, która ma 36 lat i trójkę albo dwójkę dzieci? Co kto lubi. Jedziemy dalej. Tak, jedziemy dalej. No to co mamy teraz? Kardashianki znowu są cały czas. Kardashianki cały czas to jest na językach. One są jak Ewa Chodakowska. Gdziekolwiek nie wejdziesz na portal, wszędzie są Kardashianki. Tak, Kardashianki i Chodakowska, Lewandowska. Tak. I co z tymi Kardashiankami? Podobno wszystkie są w ciąży. To jest niesamowite. Nikt nie widział. Nikt nie wszyscy widział. Wszyscy słyszeli. Dokładnie. Ale nie wiadomo. Kim sama powiedziała, że ma surogatkę? No tak naprawdę dowiemy się wtedy, kiedy na świat przyjdzie dziecko. Skąd pomysł? Czemu jednocześnie rodzić dzieci? No właśnie. One zawsze chcą być takim teamem, Kardashianek. Dokładnie. Są takie bardzo przerysowane, mam wrażenie. Kylie Jenner podobno, 20-letnia, też jest w ciąży i nie wiemy z kim. Nie widzimy brzucha. Nie, ja w to nie wierzę, nie. Więc ja myślę, że póki nie zobaczymy zdjęcia, to tak naprawdę nie ma co mówić, że jest w ciąży. Plota puszczona. Mamy jeszcze dla Was inspirację tygodnia. Takie inspiracje będziemy za każdym razem, w każdym odcinku Wam pokazywać. Będziemy Wam pokazywać osoby, które nas inspirują. Jakoś gdzieś nam zmotywowały, zafascynowały. Gdzieś je... Albo zażenowały. Albo zażenowały, dokładnie. Tym razem mamy dziewczynę. Inspirację pozytywną. Dziewczynę. To jest dziewczyna, którą znalazłyśmy na Instagramie. I coraz częściej robi się o niej coraz głośniej. Mhm. Na Instagramie nazywa się Pani Olga. Pani Olga ma 21 lat? Tak, ma 21 lat. Jest... Pani to tak brzmi bardzo wyniosłe. A to się okazuje, że patrzymy na fotki, a to taka słodka dziewczynka, modeleczka. Modeleczka. Bardzo ładna. Nie wiem, czy modeleczka to dobre słowo, już mówmy modelka. Zaczynała od takich zwykłych zdjęć na Instagrama, jakichś marek polskich, takich streetwearowych. Mhm. Teraz zacznie się robić o niej coraz głośniej, bo możemy ją znaleźć. Jeżeli przeglądacie strony Berszki albo jakichś takich innych sklepów, sieciówek, to Olga jest tam modelką i z tego, co słyszałam, może być o niej naprawdę głośno już wkrótce. W każdym razie ja wróżę jej ogromny sukces. Karierę. Tak, wróżę jej karierę, bo rzeczywiście jest piękna, naturalna, mądra, młoda. Tym miłym akcentem kończymy kolejny odcinek i do zobaczenia. I do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapki. I zasubskrybować. Dokładnie, jaki mamy synchron. Tak. No. Na razie. Pa!